wielkiej europejskiej wspólnoty, tego, co było marzeniem, pragnieniem pokoleń Polaków, faktycznego, politycznego uczynienia Polski częścią dynamicznie rozwijającego się wolnego, demokratycznego Zachodu. Patrzymy dzisiaj z perspektywy tych 20 lat na naszą obecność w Unii i z całą pewnością możemy powiedzieć jedno. To był i to jest bardzo dobry czas dla Polski. Te 20 lat to ogromna zmiana w naszym kraju, to ogromna zmiana także w naszym poczuciu bycia częścią wielkiej światowej, nie tylko europejskiej, ale światowej wspólnoty. To wolności, wolność przemieszczania się, wolność wyboru miejsca pracy, to poszerzające się możliwości zwiedzania świata dla Polaków, już nie tylko Europy, ale świata. Ale to przede wszystkim także niezwykle dynamiczny rozwój naszego kraju. I to z całą mocą chcę dzisiaj podkreślić, bo to wielka zasługa nie tylko samej Unii Europejskiej i naszego członkostwa w niej, nie tylko funduszy europejskich, które otrzymywaliśmy przede wszystkim w ramach polityki spójności, ale to przede wszystkim zasługa wielkiego wysiłku, mądrości, inteligencji i wspaniałej postawy naszych rodaków, tych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie tego procesu wydawania środków europejskich, za przygotowanie odpowiednich procedur tego wydatkowania, za cały proces związany z tym, aby te środki zostały przez nas, jak to się mówi, zaabsorbowane jak najlepiej, aby rzeczywiście służyły rozwojowi Polski. Tak się stało. Jesteśmy dzisiaj w czołówce, jeżeli chodzi o absorpcję środków unijnych, jeżeli chodzi także i o związany z tym rozwój. Mnóstwo inwestycji w naszym kraju powstało dzięki tym środkom z ich przemożnym, wielkim udziałem. Jest to dzisiaj naszym wielkim pożytkiem, naszym wielkim benefitem i we wspaniały sposób rozwija Polskę. Czy tylko dla nas? Nie. Rozwija Polskę dla całej europejskiej wspólnoty. Rozwija Polskę także i dla tych, którzy razem z nami tą Unię Europejską dzisiaj stanowią. Dla mieszkańców wszystkich krajów Unii, którzy do nas przyjeżdżają, którzy w Polsce robią interesy, którzy przez Polskę transportują swoje towary po to, by sprzedawać je dalej w innych krajach, czy to Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. Korzystamy z tego wszyscy. I to jest także i nasza wielka zasługa dla Polski, ale także i dla rozwoju Unii Europejskiej. Dziękuję wszystkim, którzy przez te 20 lat przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy z dumą patrzeć na rozwój Polski, możemy z dumą patrzeć na rozwój polskiej infrastruktury, możemy mówić tak, to co zostało nam przekazane, aby rozwijać Polskę, a tym samym rozwijać Europę, Unię Europejską, aby wspierać rozwój europejski gospodarczy, wykorzystaliśmy dobrze i jesteśmy dzisiaj w pełnym tego słowa znaczeniu częścią dynamicznie rozwijającej się europejskiej wspólnoty. Cieszę się ogromnie, że możemy dzisiaj radować się z tej 20. rocznicy naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Przed rokiem, w 19. rocznicę naszego członkostwa w Unii Europejskiej, byłem w tym miejscu z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Mówiliśmy wtedy o naszym przewodnictwie w Radzie Ministrów Unii Europejskiej, która będzie miała miejsce, na które to przewodnictwo będzie miało miejsce od początku 2025 roku. Tak zwana prezydencja w Unii Europejskiej, którą obejmie Polska na pół roku. Mówiliśmy wtedy też o priorytetach, które później zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów. Byliśmy tutaj razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim po to, żeby pokazać jedność działania Polski w obszarze rozwoju i działania Polski i polskich władz w obszarze właśnie naszej obecności w tej wielkiej europejskiej międzynarodowej wspólnocie.
chciałem dzisiaj móc stanąć tutaj przed Państwem z panem premierem Donaldem Tuskiem. Zaprosiłem pana premiera. Niestety pan premier nie skorzystał z mojego zaproszenia, ale wierzę w to, że naszą politykę dalszego uczestnictwa w Unii Europejskiej będziemy z powodzeniem rozwijali razem. Polska dzisiaj bardzo potrzebuje jedności. Ta jedność jest ważna także dla umacniania i poczucia bezpieczeństwa u nas w kraju, prowadzenia jednolitej i mądrej polityki, jak również pokazywania partnerstwa i wspólnego działania naszym partnerom zewnętrznym. Mamy cały szereg ważnych celów do zrealizowania. Celów, które są nie tylko polskimi celami, celów, które są także i celami całej wspólnoty. Tak je wyznaczyliśmy w zeszłym roku, podejmując decyzję właśnie o priorytetach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Powtórzę jeszcze raz. Te priorytety zatwierdzone przez Radę Ministrów to zacieśnianie współpracy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Jak mówimy, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, więcej Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej, czyli zacieśnianie więzów euroatlantyckich, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa europejskiego i światowego, to proszę Państwa kwestia akcesji do Unii Europejskiej kolejnych państw członkowskich. Zawsze powtarzamy, my, którzy 20 lat temu wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, my, dla których było to tak ważne i dla których było to tak wielkie pragnienie, inni też powinni mieć drzwi do Unii Europejskiej otwarte i powinni móc do niej wstąpić. Dlatego tak bardzo wspieramy w tym procesie Ukrainę, Mołdawię, państwa Bałkanów Zachodnich. Dlatego właśnie będzie to w przyszłym roku nasz priorytet w ramach prezydencji, aby te kraje jak najszybciej w pełni częścią Unii Europejskiej mogły się stać. Będziemy wspierali ten proces, wspieramy ten proces i będziemy wspierali ten proces jako państwo sprawujące prezydencję. W tym priorytecie także ogromną rolę odgrywa kwestia odbudowy Ukrainy. Jak dziś wiemy, Ukraina zmaga się z rosyjską agresją. Głęboko wierzymy w to, że zwycięży, to znaczy, że rosyjska agresja zostanie odparta, że Ukraina na powrót będzie mogła cieszyć się spokojem, będzie mogła cieszyć się swoją suwerennością, pełną niepodległością i będzie mogła zacząć na powrót się rozwijać. Ale to przede wszystkim oznacza bardzo trudny i kosztowny proces odbudowy Ukrainy. Sama Ukraina prawdopodobnie nie da rady tego zrealizować. Chcemy wspomóc. Uważamy, że cała nasza wspólnota powinna współuczestniczyć w procesie odbudowania Ukrainy tak, aby stała się ona na powrót państwem szybko rozwijającym się, sprawnym, zapewniającym dostatnie życie obywatelom jak najszybciej. Chcemy również, aby jako część europejskiej wspólnoty mogła stać się częścią wielkiej wspólnoty handlu, wielkiej wspólnoty europejskiej. Dlatego tak ważny będzie proces odbudowy Ukrainy i europejskiego, unijnego uczestnictwa w tym procesie. I wreszcie, proszę Państwa, sprawa także niezwykle istotna, a mianowicie transformacja energetyczna. Wiemy wszyscy, jak wielkie to jest wyzwanie. Wiemy wszyscy, jak bardzo jest to potrzebne. Po pierwsze, z uwagi na ochronę klimatu, na zachowanie bezpieczeństwa naszej planety dla przyszłych pokoleń, dla umożliwienia przyszłym pokoleniom jak najlepszego, jak najbardziej godnego życia, także z czystą przyrodą, ale to także niezwykle istotne dla polskiej gospodarki. Dlatego chcemy mówić o tym na forum Unii Europejskiej, dlatego chcemy promować energię odnawialną, ale dlatego chcemy promować także i stabilne dostawy energii, które będą zapewniały krajom europejskim suwerenność energetyczną, które będą zapewniały krajom europejskim i całej naszej wspólnocie bezpieczeństwo energetyczne. Stąd priorytet transformacja energetyczna i ochrona klimatu, ale w tym kontekście także i bardzo ważne wielkie inwestycje, które muszą mieć miejsce w naszym kraju, a mianowicie budowa elektrowni atomowych,
które zapewnią nam suwerenność energetyczną, stabilne dostawy, stabilne dostawy energii elektrycznej wytwarzanej w sposób bezpieczny dla klimatu, bezpieczny dla środowiska. Proszę Państwa, dzisiaj oceniając te 20 lat za nami w Unii Europejskiej, patrząc na nie z dumą, patrząc na nie obiektywnie, jako absolutnie okres o charakterze dziejowym w polskiej historii, patrzymy także i w przyszłość. Patrzymy na to, jaka chcielibyśmy, żeby dalej była Polska, na to, jak chcielibyśmy, żeby się rozwijała. I w związku z tym nie ma wątpliwości przede wszystkim co do jednego. Potrzebujemy nadal inwestycji. Jesteśmy narodem ambitnym. Nasz kraj ma ogromną, niezmierzoną skalę możliwości rozwojowych, a te możliwości drzemią także i w nas. Te możliwości to jest coś, na co Polacy także i zasługują. Aby one zostały dobrze wykorzystane, aby one zostały zrealizowane i aby wszystko to, co powstanie, dobrze służyło przyszłości i naszemu rozwojowi. Dlatego dzisiaj powinniśmy podjąć wielkie inwestycje, takie jak budowa centralnego portu komunikacyjnego, okna na świat, które jeszcze poszerzy nam możliwości komunikowania się ze światem, możliwości podróżowania ze światem, które umożliwi nam komunikację z każdym zakątkiem naszej planety, ale które jednocześnie przyczyni się do rozwoju transportu w Polsce, które przyczyni się do wymiany handlowej w Polsce, które uczyni z nas swoisty hub gospodarczy dodatkowo, poza wszystkim tym, co do tej pory udało nam się uzyskać. To także wielkie inwestycje we wspomniane przed chwilą przeze mnie elektrownie atomowe. A w szczególności tą pierwszą, której budowa rozpoczyna się we współpracy z firmami ze Stanów Zjednoczonych. To pierwsze w naszych dziejach takie wielkie przedsięwzięcie gospodarcze o tym charakterze musi zostać dobrze zrealizowane, musi zostać zrealizowane sprawnie, bo będzie miało ogromne znaczenie także dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, polska prezydencja w Unii Europejskiej już w niedługim czasie. Już właściwie za miesiąc będziemy mogli powiedzieć, polska prezydencja rozpocznie się za pół roku. Rozpocznie się w styczniu 2025 roku. Przez pół roku będziemy przewodzili Unii, będziemy de facto dyktowali, czy też współstanowili kalendarz pracy instytucji europejskich i tę tematykę. Priorytety stanowią fundament, ale chciałbym, żeby zostały w sposób należyty podkreślone. Dlatego uważam, że powinniśmy zorganizować w Polsce właśnie dla podkreślenia wagi tych najistotniejszych elementów rozwoju Europy na przyszłość. Powinniśmy zorganizować dwa szczyty europejskie. Pierwszy szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone i drugi szczyt Unia Europejska-Ukraina, ukierunkowany właśnie na kwestię odbudowy Ukrainy i przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. W przyszłym roku będzie trzecia rocznica od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wierzę w to, że także dzięki naszemu wysiłkowi i dzięki wsparciu, które dajemy Ukrainie, uda się zakończyć rosyjską agresję. Ukraina obroni się i pozostanie suwerennym, niepodległym państwem, które na przyszłość także będzie mogło być naszym partnerem i dzięki któremu także i Polska, realizując nasze ambicje i możliwości gospodarcze, handlowe, będzie mogła dobrze współpracować. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o decyzje, które będą podejmowane w perspektywie kolejnych lat w Unii, będziemy mieli w tym roku bardzo ważne momenty. Już w zasadzie za miesiąc wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy naszych przedstawicieli, którzy przez następne 5 lat będą nas reprezentowali w tym wypieranym demokratycznie gremium europejskiej wspólnoty. Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w tych wyborach. Wybierzmy tych, którzy będą nas reprezentowali godnie. Wybierzmy tych, którzy będą
w naszym przekonaniu jak najlepiej reprezentowali polskie interesy. Unia Europejska to wspólnota. W Unii Europejskiej kraje współpracują ze sobą, ale każdy kraj ma swoje interesy i co oczywiste i naturalne, każdy kraj swoje interesy stara się zrealizować. Także my zadbajmy o to, by nasi przedstawiciele byli tymi, którzy te polskie interesy będą w Unii Europejskiej umieli reprezentować jak najlepiej. Będziemy wybierali także naszych przedstawicieli do innych instytucji europejskich. Między innymi będziemy wybierali polskiego członka Komisji Europejskiej. Mamy od zeszłego roku w Polsce nowe rozwiązania legislacyjne, które stanowią realizację, można powiedzieć, tego, co kiedyś powiedział, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy najważniejszymi organami w państwie, pomiędzy prezydentem a prezesem Rady Ministrów, Trybunał Konstytucyjny. Współpraca ta została legislacyjnie ukształtowana. Ustawa reguluje tą współpracę także, jeżeli chodzi o wybór osób pełniących najwyższe, najważniejsze stanowiska ze strony polskiej w Unii Europejskiej, także w Komisji Europejskiej. Wierzę w to, że uda się wspólnie z rządem wybrać takie osoby, które będą nas reprezentowały godnie, które będą przede wszystkim obiektywnie, znakomicie merytorycznie przygotowane do tego, by prowadzić sprawy europejskie, oczywiście z uwzględnieniem polskich interesów. Szanowni Państwo, jeszcze raz chcę wyrazić wielką radość z powodu tej 20. rocznicy. Chcę podkreślić, obecność w Unii Europejskiej ma dla nas znaczenie dziejowe. Obecność w Unii Europejskiej w sposób, jakiego nie da się przecenić, przyczyniła się do dynamicznego rozwoju Polski przez ostatnie 20 lat. Cieszę się, że śmiało można dzisiaj mówić, że przez ostatnie 20 lat to zadanie zostało wykonane w Polsce bardzo dobrze. Właśnie zadanie realizacji europejskiej spójności. Dziękuję wszystkim tym, którzy w tym zadaniu brali udział. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez ostatnie 20 lat przyczyniali się do rozwoju gospodarczego Polski, do znakomitego wydawania środków europejskich, do tego, że w Polsce zrealizowaliśmy, wykonaliśmy tak wiele ważnych inwestycji. Wiele jeszcze przed nami. Mamy doświadczenie, mamy umiejętności, mamy ambicje. Głęboko wierzę w to, ufam, że wszyscy będą chcieli, żebyśmy realizowali kolejne wielkie wyzwania, żebyśmy przyczyniali się do rozwoju Polski, żebyśmy w przyszłości zajmowali w Unii Europejskiej, a także i we wspólnocie światowej należne nam miejsce jako państwo dobrze rozwijające się, jako państwo demokratyczne, jako państwo ambitne, ale przede wszystkim jako państwo leżące w sercu Europy, które umie wykorzystywać swój potencjał. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy nasze spotkanie. Dziękuję. A ja przypomnę państwu, że to program po 10:00. Jednocześnie przypomnę też, że